Widać było, że było to bardzo bolesne dla Legendy Północy. Dużo bolesnych ciosów na korku, na plecy. Było kilka ciosów na kar, na część głosów. Może powoli. Ale powoli, Hania, bokiem się schodzi. Bokiem, tak się nam ustawia. Legenda Północy jest pojedynczym organizatorem tego turnieju. Stąd też wielu zawodników niestety nie mogą brać udziału w walkach. Niektórzy musieli komentować. Jeden za jeden. Lekka przewaga za bazą baśni. Zaczyna się tam problem. Mateusz Bukowski. Lekka przewaga. O, ale błąd, ale błąd. Yeah.
Jakub Badzowski z Kusia. Pierwszą rundę wygrywa napadnia Basia z Kaliningradu. Wygrywa tu starcie i wygrywa całą walkę. Ze środka pandemii przegrali na temat Lwy Lublin, no niestety całkiem przeciwnie. Ale mocny dział, nie wiem czy Państwo słyszeli jak ładnie weszło tył płatu. Nasz zawodnik na pewno poczuł to na swoich nerkach. Nie widzę,
Do poprzedniej rundy honorowo wystawiło naprzód. Również tylko trzech zawodników, dwóch stoi przy szlankach, nie biorąc na początku aktywnego udziału w walce. Kolejnego zawodnika, jednak się udało, jest czterech. Ajnabera w takim razie również wystawia czterech, jeden czeka w odwodzie. Walka. Bardzo początek, bardzo agresywny. Próba podcięcia na wylogi. Zawodnik z Agnieszki stracił nakolennik, także został posadzony przez sędziego. Zawodnik z KSR uderzył po nogę. Mamy dwóch kartów. Ładne obalenie. Ajna teraz z przewagą. I zwycięstwo dla Agnie Berry. Druga z rzędu wygrana runda. Także całe starcie wygrywają Agnie Berry z Ukrainy.
następnej walce zobaczymy Zapadnia Baśnia i Lwy Lublin, a do następne przygotowuje się Kars Rycerz Legenda Północy. Legenda Północy skończyła poprzedni sezon. W piątym miejscu tabeli Polskiej Zaburzenie. To się nazywa taktyczne, bardzo ładne kopnięcie pod kolano. Bardzo dobrze. I Mateusz Wojtacki tam. Mamy 3-2. 3 zawodników z Legendy przeciwko 2 zawodnikom z Lwy Lublin. Legenda Północy, czarne jak mój, i złote, obok mój, wybiorna, czarne jak. I pierwszy zawodnik z Legendy leży na ziemi. Przepraszam, wylubić, leży na ziemi. Legenda Północy z przewagą. I tak jest, Legenda Północy z przewagą. Dwóch zawodników, lubi na ziemi. Zaczynamy bardzo, każdy lubią poznać się oprawianie. Walka w przekazie, 2-1, 3-1. A to mocno, to mocno. Zawodnik gdzieś leży na ziemi, dobrze. Ciosy na hek, ciosy na dłoń. Nie na ręce, na łokcie. Utrata broni, zawodnik z Lwów Lublin. Nie może teraz do walki, usiadł i tak jest, Legenda Północy wygrywa trzecie zdecydujące starcie, 2-1, wygrywają czarni legendarki. Jak zawodnicy już się ukontują, tak sobie pomagają. Jeden zawodnik swoją tarczą ochrania kolegę z drużyny. Zapada Baśnia z przewagą. Walki, a powiedz, zapadnia bardzo z przewagą. O i
kolejnym zawodnikiem łańcuch obrony na ziemi. Zapadnia Basia teraz zdecydowaną, dwuosobową przewagą. Przegranej rundy Zapadnia Baśnia 1-0 przeciwko White Open. White Open już przybiegła w tej rundzie. Koniec walki. Mamy wrota 1-1, czyli nasz finał zaczyna się od początku. Trzecie starcie będzie decydujące, będzie decydowało o zwycięstwie w pierwszym nikickim dochu Blitz Challenger w ramach 20. Pobór 10 najlepszych drużyn zostanie zaproszony i właśnie w takim turnieju te drużyny zdobywają punkty, starając się wykryć ten trzecia decydująca runda. To właśnie ta chyba nie jest powiedział, że kurwa tam wejdzie. White Company było numerem 1 na tabeli pokój
zostało zaproszone do Monaco na pokój Prime. Niestety tam nie udało się zwyciężyć. Wygrała drużyna Rosji. Ale w tym roku White Company, zarówno jak i Zapadnia Baśnia, obydwie z tych drużyn podróżują jeszcze na turnienie w całej Europie. Starają się zdobywać jak najwięcej punktów, aby po raz kolejny na pokój Prime Monaco być zaproszony. Wygląda na to, że Zapadnia Baśnia z przewagą jednego już nie. 15. Oraz od każdego z tych zawodników zależy naprawdę, jakie miejsce i drużyna w tym turnieju zajmie. Przypominam, że zwycięzca tego starcia jest zwycięzcą całego turnieju. Biały kwiata, White Copper, Anglii, czarny, zachodni, pas, rosy. Przez przypadek. Grałem pół kuraki, wystarczy. A no sobie radzę, daj innym. Utrata broni. Nie wiem, nie mam pojęcia.
Wieloczak. Trzecie starcie na razie nierozwinięte. Nikt nie chce poddać tej łatwy, tej rundy łatwo, nikt nie chce.